Wiadomości z południowej Polski, które obiegły media dzisiejszego poranka, są niezwykle tragiczne. W wypadku drogowym zginęły dwie młode osoby. Wśród pięciorga rannych są dzieci. Wiadomości o wypadku na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Gwoździce, województwo opolskie, są porażające. Do zdarzenia doszło w niedzielę 27 grudnia około godziny 19:30. W wypadku zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Wiadomości z południowej Polski są tragiczne. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że doszło do zderzenia osobowego Mercedesa i Volkswagena. Pojazdami podróżowało łącznie 7 osób, poinformowała sierż.sztab. Ewelina Karpińska z policji w Krapkowicach. Mundurowi otrzymali zawiadomienie o wypadku tuż po godzinie 19. Obecnie nieznane są przyczyny tragicznego zdarzenia. Śledczy pracują nad ustaleniem powodów, co potwierdziła policjantka z lokalnej komendy. Dokładny przebieg zdarzenia policja będzie wyjaśniać pod nadzorem prokuratora, podkreśliła rzeczniczka policji w Krapkowicach. Na skutek zderzenia zginęli 22-letni kierowca Mercedesa i 20-letnia pasażerka pojazdu. Druga z osób przebywających w pojeździe odniosła poważne obrażenia i została odtransportowana do szpitala. Wśród rannych są dwie dziewczynki w wieku 16 i 12 lat. Poszkodowani zostali też 46-letni kierowca Volkswagena oraz podróżująca z nim 42-letnia kobieta. Wszyscy ranni w wypadku w Gwoździcach trafili do opolskiego szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Trasa w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin. Występowały duże utrudnienia w ruchu drogowym. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji, prokurator, pogotowie ratunkowe, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i 8 zastępów straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką nr 415 przez miejscowość Gwoździce w obydwu kierunkach. Kierowcy korzystali ze zmienionej trasy do godziny 3. Później sytuacja na drodze krajowej nr 45 wróciła do normy.